Sponsorem transmisji z turnieju oraz rozgrywek ultraligi był Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy. Cóż za emocje! Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack. Na transmisję turnieju zaprasza producent chipsów Crunch Chips. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Ekstraklasa Games Pro, odcinek drugi, największy turniej piłkarski FIFA 21 w Polsce zawitał na antenę TVP Sport, a skoro największy turniej, to też najlepsi gracze, którzy zmierzą się i będą rywalizowali pomiędzy sobą o tytuł mistrza kraju. Każdy z klubów PKO BP Ekstraklasy wystawił po dwóch graczy, po jednym na każdą z konsoli, a my wraz z najlepszym wśród dziennikarzy polskich graczem w FIFA Jakubem Polkowskim postaramy się przybliżyć Państwu te rozgrywki. Jesteśmy już po pierwszym meczu, w którym Legia Warszawa pokonała Lechię Gdańsk i to dość wyraźnie, dość zdecydowanie, jakby potwierdzając swoją rangę faworyta tych rozgrywek, a te rozgrywki w tym sezonie są nieco wyjątkowe, bo po raz pierwszy mamy bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Świata, gdzie najlepsi gracze z Polski będą mogli zmierzyć się z tymi najlepszymi już na całym globie. Tak, to będzie taki turniej jeszcze kwalifikacyjny, ale samo miejsce, już sam slot w tym turnieju to jest duża sprawa. Ważne jest dobre wejście w rozgrywki Ekstraklasa. Gains mówił o tym El Polaco tydzień temu. Udało się to zarówno zawodnikom Legii Warszawa, jak i Wisły Kraków. No i dzisiaj naprawdę możemy zacierać sobie ręce, bo to będą zawodnicy, gracze przez duże G i to będzie mecz, no, na który ja już tutaj czekam z wypiekami na twarzy, chociaż tych wypieków nie widać. W puli nagród też okrągła sumka, 24 tysiące złotych. I taka nowość, bo nie dosyć, że liczymy klasyfikację drużynową, no to też indywidualnie będziemy wyróżniać graczy na wypadek, gdyby jeden był na przykład wyrastający ponad tego drugiego i ze względu na gorszą dyspozycję partnera. No, wpływałoby to na jego ranking. I to jest bardzo sprawiedliwy system. Mi się to podoba. Mówiliśmy na przykład o tym, że pierwszą edycję Ekstraklasa Games wygrał m.in. Mateusz Ołów, czyli Niuniuś, zawodnik Lechii Gdańsk dzisiaj. Ale tam wówczas był taki teamwork. Był Pico, był MRN, których zobaczymy też w tych rozgrywkach. I to oni jednak ciągnęli ten zespół. I teraz, jeżeli ta drużyna jest nieco gorzej zbalansowana, masz dobrego zawodnika na Xboxie, słabszego na PS4 albo na odwrót, no to i tak cały czas ci zawodnicy mogą awansować właśnie w tej klasyfikacji indywidualnej. No i nie może nas zdziwić też, że w jednym zespole możemy oglądać na przykład Cristiano Ronaldo z Neymarem, bo rywalizacja odbywa się w trybie FIFA Ultimate Team. Tam zbiera się fundusze lub też otwiera paczki, żeby wylosować tych najlepszych graczy. Widzieliśmy składy z pierwszej kolejki, są one dość już mocne. Zwłaszcza zawodnicy Legii Warszawa, no, dysponowali bardzo mocnymi składami. Wisły Kraków też, oni mają jednak to wsparcie finansowe z klubów, które gdzieś sponsorują im FIFA Pointsy i to na początku na pewno bardzo, bardzo pomaga. No to spójrzmy sobie na tabelę po pierwszej rundzie spotkań. Oczywiście jest ona jeszcze dość spłaszczona, jak to po pierwszej kolejce. Mówiliśmy o tym, że Legia potwierdziła to, że może być uważana za jednego z grona faworytów, ale też Lech Poznań, nasz reprezentant, nasz rodzynek w europejskich pucharach, także na scenie sportowej radzi sobie całkiem nieźle. No i czekamy na to, co wydarzy się w następnych kolejkach, bo już teraz czeka nas starcie Legii z Wisłą i to będzie już egzamin zdecydowanie trudniejszy dla stołecznego zespołu, dla mistrzów Polski w tym świecie realnym, którzy chcieliby także w świecie wirtualnym sięgnąć po ten tytuł. Tak, to też jest taka konfrontacja zawodników, którzy znają się jak łyse konie, Cyanite'a, więc popularny Cyjanek był zawodnikiem Legii Warszawa podczas pierwszej edycji. On wówczas wygrał kwalifikację i doskonale się zna z Miłoszem. El Polaco zna też bardzo dobrze Bejota i vice versa, bo obaj rywalizują na tym najwyższym poziomie już od kilku sezonów. Ja nawet chyba oglądałem jedno ze spotkań Bejota z El Polaco w tych finałach wiosennej edycji i tam, no, było takie dosyć duże zdziwienie komentatorów, bo BJ poległ już w pierwszej połowie 0-3, było po pierwszych 45 minutach. Udało się strzelić tego gola honorowego. Faktycznie to była niespodzianka, czy jednak Gracjan El Polaco Gołębiewski to jest taki zawodnik, z którym no, na Xboxie równać się nie może nikt obecnie w Polsce? No, dla mnie to nie była akurat niespodzianka. Dla mnie rzeczywiście Furman i El Polaco byli trochę ponad resztą, ale no, BJ-a nigdy nie można lekceważyć. To jest taki, wiesz, uśpiony, przyczajony tygrys, który zawsze może ukąsić i to jest
zawodnik, który kiedyś wygrał z MS Dosarim. Może nie powinniśmy żyć historią, ale jednak on potrafi rywalizować na top poziomie i dzisiaj El Polaco na pewno nie będzie miał łatwego zadania. Zanim jednak rywalizacja na Xboxie, no to Miłosz Bogdanowski, który też świetnie sobie poradził w tym pierwszym spotkaniu, zmierzy się na PlayStation 4 z Jakubem Sajanajdem Mikołajewskim. Przewaga wieku po stronie Miłosza Bogdanowskiego. Zobaczymy, po czyjej stronie będzie przewaga umiejętności. Natomiast na razie przedmeczowe wywiady, które przeprowadził Radek Przybysz. Wiadomo, oczekiwania są takie jak zwykle, czyli trzeba ten mecz wygrać, ten mecz wygrać wysoko i nie będzie zabawy. Okej, powiedz, jakie oczekiwania przed całym sezonem? Czego się spodziewasz rywalizacji drużynowej, zarówno w wykonaniu Wisły Kraków i twojego kolegi na Xboxie, jak i w twoich celach, dotyczących twoich celów indywidualnych? Bardzo podobnie, no chcemy zdominować ten sezon, myślę, że i ja i BJ, no celem naszym jest wygranie po prostu Ekstraklasy i nie będziemy tutaj owijać w bawełnę i trzeba iść i to pokazać na boisku. Miałeś już w przeszłości okazję mierzyć się z Miłoszem 9-3. Jak wspominasz te starcia? Było zawsze równo, było zawsze emocjonująco, także myślę, że meczek będzie bardzo fajny. Kuba zapowiada, że tutaj zarówno drużynowo Wisła, jak i on indywidualnie celują w najwyższe osiągnięcia, najwyższe cele. Wy też to tak zapowiadaliście, tak zapowiadałeś choćby przed poprzednim meczem. No zatem tutaj czuję, że starcie dwóch drużyn, które aspirują wysoko i pewnie pójdzie na noże. No jeśli tak spojrzeć z boku, z roli obserwatora, to wydaje się, że i Wisła Kraków, i Legia Warszawa mają najmocniejsze składy, no i pewnie my będziemy gdzieś tam się bili o te dwa pierwsze miejsca, także ten mecz może być bardzo ważny w tym, jak ułoży się potem tabela na koniec. Wypowiedzi zawodników są najlepszą zapowiedzią tego, co będzie działo się na boisku. Tu już nie będzie odpuszczania, tu już będzie walka na całego. Miłosz Bogdanowski, jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych graczy w Polsce, przeciwko postrzeganemu jako jeden z największych talentów Jakubowi Sajanajdowi Mikołajewskiemu. Faworyt? No wiadomo, delikatnym jednak faworytem będzie Miłosz. To jest król polskiego podwórka. Jak mówiłem, 4 tytuły mistrzowskie, jeżeli chodzi o FIFA. Tutaj widzimy jego skład, który mieliśmy okazję zobaczyć już przed tygodniem. Nie ma tutaj żadnych zmian. Jest między innymi z takich może ciekawych wyborów Ederson w informie na bramce. Jest Kyle Walker, świetna karta. Nelson Semedo preferowany przez wielu zawodników. Tutaj, jeżeli chodzi o Kubę Mikołajewskiego, na pewno ciekawe ustawienie Laurenta Blomka na środku pomocy. I wiesz co, i to jest bardzo dobry środkowy pomocnik, jeżeli chodzi właśnie o tę kartę w wersji Baby, stosowany często przez prosów. Bardzo, bardzo przyjemna karta do grania. Hector Bellerin, Alan Saint-Maximin to są te takie delikatne zaskoczenia, jeżeli chodzi o wybór Kuby Mikołajewskiego. Znamy już składy, a więc czas przystąpić do akcji. Mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Zapraszamy. Miłosz Bogdanowski, Jakub Sajanajd Mikołajewski, Legia Warszawa, Wisła Kraków. Odsłona pierwsza. W czerwonych koszulkach oczywiście biała gwiazda, na zielono Legia Warszawa. Zaczynamy. Tak od początku będę się przyglądał, w jakich formacjach wyjdą zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Na pewno Kuba Mikołajewski jest graczem, który lubi długo trzymać piłkę i będzie ze spokojem budował te swoje akcje, bardzo tak cierpliwie, żeby wyczekać tylko na jakąś lukę gdzieś tam w tych szykach defensywnych. Może teraz, bo już Neymar jest pod polem karnym, a też Kuba potrafi korzystać z tych pięciu gwiazdek sztuczek Neymar. Tak jest. Dribbling, a więc jeden z największych walorów Jakuba Sajanajda Mikołajewskiego. Styl gry kombinacyjny. Tak się doczytałem, że to jest to, co lubi prezentować przedstawiciel Wisły Kraków. No i triki, step-overy, bardzo popularne w tej edycji FIFA. Pewnie też będziemy obserwować. Na razie Miłosz w opałach. Tak jak w tym pierwszym spotkaniu przed tygodniem, w początkowych minutach meczu, przewaga rywala, przedstawiciela Legii Warszawa, zablokowany strzał i szansa na kontratak. Ale już widać tę charakterystykę, jaką prezentuje Kuba Mikołajewski. Duża swoboda, jeżeli chodzi o sztuczki. Teraz próba golety na linii 16 metra tym Saint-Maximinem, ale nie udało się minąć obrońcy. Także to już nam zwiastuje tutaj duże, duże emocje. Czyli Alan Saint-Maximin, jak w rzeczywistości czasem przede wszystkim zdarzają mu się nieodpowiedzialne zagranie. Tak. Ma być efektownie, niekoniecznie efektywnie, ale na pewno zawsze jest to zawodnik często wybierany przez graczy. Chociażby jako taki super rezerwowy, bo jest szybki, ma znakomitą technikę, 5 gwiazdek sztuczek i to naprawdę robi różnicę. I wydaje mi się, że przy tym stylu gry Sajanajda, no Miłosz będzie mógł skorzystać ze swojego największego atutu, a więc kontrataków. Przekonamy się, czy faktycznie tak to będzie wyglądać w praktyce, bo na razie to Sajanajd pod bramką rywala z Legii Warszawa.
W meczu z Lechią Gdańsk Miłosz często stosował pressing i potrafił wysoko atakować nawet bocznymi obrońcami. Tutaj pewnie będzie preferował bardziej zachowawcze ustawienie. Też Cyanide wykorzystuje m.in. Ferlanda Mendiego, a więc lewego obrońcę, który gdzieś tam aktywnie bierze udział w budowaniu tej akcji. Próba prostopadłego podania, nic z tego nie wyszło, ale to była ciekawe zagranie zawodnika Wisły Kraków. I ruszamy w drugą stronę. Neymar był przy piłce, zagrał ją do Ronaldo. Gdzieś tam próbuje swojemu rodakowi wyłuskać futbolówkę Renato Sanchez. To się nie udało i dlatego jesteśmy pod bramką. Byliśmy pod bramką Wisły, ale sędzia odgwizdał spalonego. Też często zawodnicy, to można zaobserwować na ekranach, stosują pułapkę offside'ową. To też pozwala, żeby bardziej w kompakcie trzymała się ta linia defensywy. To też jest taki tip dla młodych zawodników, którzy gdzieś tam obserwują tych najlepszych graczy i chcą coś przemycić do swojej rozgrywki później w FIFA. Na razie nieźle prezentuje się Cyanide. To on częściej jest w posiadaniu piłki, no ale też sprecyzowane cele zarówno u jednego, jak i drugiego. Mistrzostwo, tylko to się liczy w przypadku Wisły Kraków i Legii Warszawa. No Wisła Kraków wiemy, że jeszcze parę lat temu spokojnie o to mistrzostwo mogłaby się bić, a teraz traci gola. Cyanide, Miłosz ze stoickim spokojem przyjmuje to prowadzenie. No raczej wygląda na to, że nie powtórzy się historia z poprzedniej edycji Ekstraklasa Gdańsk, kiedy Miłosz odpadł już po fazie grupowej. Cristiano Ronaldo znów tą lewą nogą strzela Portugalczyk. Efektowny gol. Efektowny, pięknie rozprowadzona akcja od lewej strony przez Markusa Rashforda, później do Kyliana Mbappé. Na prawej stronie widzimy, że Miłosz gra ustawieniem 4-2-3-1. Przynajmniej tak zaczął. Zobaczymy, czy teraz będzie to kontynuował. Widzimy Kylian Mbappé na prawej stronie, Neymar na pozycji numer 10, a więc tak, to jest ta formacja ulubiona Miłosza. No i teraz ma to, co chciał. Miłosz ma wynik, może się ustawić głęboko w obronie i czekać na to, co zrobi rywal, po czym próbować wychodzić z szybkimi atakami. No często korzystają zawodnicy z tych szybkich taktyk. Teraz też Miłosz już wyłączył ten pressing zespołowy, starał się go użyć, kiedy piłka była na połowie Cyanide'a. Jest miłośnikiem sportów walki Cyanide. Zobaczymy, czy tutaj też będziemy jakieś mieli takie groźniejsze i bardziej twarde starcia. Na pewno nie ma miękkiej gry od początku tego spotkania. No to widać po nim, że jest miłośnikiem sportów walki. Też widać, że na siłowni jest zrobiony. Tak, ale też kiedyś słyszałem z nim wywiad, w którym mówił, że bardzo lubi czytać książki, a więc wiesz, nie tylko siła fizyczna, ale też siła mentalna gdzieś tutaj dba o rozwój w tym aspekcie Cyanide. Czyli wszystko się zgadza, zarówno fizyka, jak i psychika. No ale nie zgadza się wszystko w tym spotkaniu, bo Miłosz prowadzi już 2-0. Powiem ci, że jestem troszkę zaskoczony, że tak łatwo poszło. Ja też jestem zaskoczony. Za łatwo teraz jednak Cyanide zaprosił w pole karne Miłosza. Wyszedł bramkarzem i tutaj skorzystał z tego Neymar, który przełożył sobie obrońcę. No i Neymar akurat finezyjnym strzałem takie akcje raczej kończy w 99% przypadków. No zagrał tak jak ostatnio z Manchesterem United na Old Trafford, także świetny występ Neymara. Tutaj też Brazylijczyk daje się we znaki swojemu rywalowi. No a to jest starcie mistrzów Polski. Wspominałeś o tym, że Miłosz 4 razy sięgnął po tytuł, ale i Cyanide 2 razy wygrywał rywalizację o miano najlepszego w kraju. Wycofanie piłki, próba pozycyjnego ataku ze strony zawodnika gospodarzy w tym spotkaniu. Bardzo gęsto jest tam w środku, mocno zawężone pole gry. Wydaje mi się, że Cyanide musi też szukać akcji na boku. Może tam uda mu się stworzyć przewagę. Schodzi teraz do bocznego sektoru z kolei z Zinedinem Zidanem Miłosz. Obaj uwielbiają kartę Neymara. Na razie ten Neymar w zielonej koszulce zdecydowanie bardziej efektywny. Rashford, Zidane, no pewnie w rzeczywistości zdecydowałby się na strzał z dystansu, ale w FIFA nie tak łatwo strzelić spoza pola karnego. A tutaj celowo też Miłosz przetrzymuje tą piłkę, szuka jakiegoś korytarza, który się otworzy. Właśnie teraz jest szansa. Neymar do lewej nogi, przewidział to Cyanide i zablokował jeden z jego zawodników strzał. Piłka znów jednak pod polem karnym Wisły Kraków. Mbappé. Mam wrażenie, że siła złego na jednego, strata piłki Francuza. Mam wrażenie, że jednak Miłosz na razie lepiej kontroluje cały ten mecz, lepiej panuje nad piłką, gdzieś tak bardziej jest cierpliwy, jeżeli chodzi o budowanie swoich ataków, a na razie Cyanide no ma problem w polu karnym, ale może teraz się uda. Teraz będzie sposobność do złapania kontaktu z Miłoszem, nic z tego, dośrodkowania też na razie nie idą Cyanide'owi, który przecież w ostatniej edycji przegrał dopiero w finale z Pontonixem z Rakowa Częstochowa.
No i to też widzieliśmy różnicę między tymi dwoma zawodnikami. Miłosz robi to w sposób dużo bardziej cierpliwy, tak jak już o tym wspominałem. A Steinreich doświadczenia, prawda? Jednak szybko się podpalił, wrzutka Hektorem Bellerinem, ale to nie była przygotowana pozycja dla zawodnika w 16, żeby wykończyć taką akcję. Musi jednak gdzieś tam kontrolować może emocje. Dochodzi na pewno jakiś element stresu, to jest drugi mecz, mecz na szczycie, taki hit można powiedzieć tych rozgrywek. I tutaj Steinreich na razie chyba sobie z tą presją radzi nieco gorzej. W świecie realnym też to jest zawsze klasyk polskiej ligi, choć Wisła Kraków ostatnio wszędzie troszkę cieniej niż dotychczas bywało. To już nie jest ta era Bogusława Cupiała, ale jeśli chodzi o e-sport, Wisła Kraków naprawdę trzyma się bardzo mocno. Teraz Neymar. Neymar, ależ tutaj zakręcił obrońcami Miłosza, tylko co z tego, skoro strzału nie udało się oddać. No i kończy się to wszystko spalonym. Nawet we własnym polu karnym Miłosz potrafi złapać na pułapkę offside'ową. To się ceni, naprawdę. No, wspomniałeś o sekcji sportowej Wisły Kraków. To rzeczywiście jest taka organizacja, która ma bardzo profesjonalne funkcjonowanie. Jest też nawet trener dedykowany do FIFA 7. Doskonale znany tutaj sympatyką FIFA zawodnik z poprzednich edycji Ekstraklasa Games, który teraz odpowiada gdzieś właśnie za pracę z Cyanide'em i z Bayotem. Renato Sanchez czaruje przeciwnika tymi licznymi step-overami. Tak się zastanawiam, bo w świecie realnym taki zwód chyba nie ma nazwy. Także może warto było go zaimplementować w ten sposób. No nie wiem, może przekładam. Przekładanka na piłką, taka klasyczna, prawda? Tak, to mniej więcej można określić. Ale to jest, wiesz, dużo zwodów. La Croqueta była bardzo popularna w FIFA 19, FIFA 20. Teraz już może nie jest tak skuteczna, ale to też jest taki zwód charakterystyczny dla Andresa Iniesty. No ja czekam tutaj na jakieś elastiko ze strony Neymara, bo on lubi to sobie. I też bardzo popularny w FIFA 21. Teraz z kolei ruletka i zagranie piętą. Trochę tej piłkarskiej magii mamy, natomiast bardziej powinien skupić się na efektach swojej gry Cyanide niż pokazywać nam tutaj efektowne zagrania. Kluczowe na tym poziomie jest przełączanie się między obrońcami właśnie w tej fazie defensywnej. Mam wrażenie, że ma z tym problem jednak Cyanide, żeby dobrze kontrolować to, co się dzieje przed jego polem karnym. FIFA 21 wyszła dość niedawno. Czy wydaje ci się, że... Ale może do tego tematu za chwilkę wrócimy. Nic z tej akcji jednak nie będzie, Miłosza. Wydaje ci się, że już gracze opanowali w 100% wszystkie te tajniki? Zdecydowanie. Też spora część prograczy ma dostęp do FIFA kilka dni przed premierą. Mogą się zapoznać z silnikiem. No i dlatego są lepsi od nas, zwykłych śmiertelników. Dokładnie. Też byśmy dali radę. Że przegrywam z nimi. Oczywiście to w formie żartu. Pewnie byśmy tutaj niezłe bęcki zebrali od zawodników zarówno Wisły, jak i Legii. A teraz łapie kontakt Cyanide. Będzie ciekawie w końcówce tego spotkania. Zobaczymy, czy rzuci się teraz do odrabienia strat na Miłosza i zobaczymy, czy nie nadzieje się na jakiś kontratak. No, możemy obejrzeć powtórkę, czyżby gra psychologiczna, bo to zawsze denerwuje przeciwnika, prawda? Znają się doskonale, więc tam jakiś trash talk może być uskuteczniany, ale też wykorzystał sobie step over do ustawienia tej pozycji przed oddaniem strzału. Cyanide zrobił to naprawdę wyśmienicie. Kylian Mbappé jest znakomitą kartą w tej grze. Widzimy też, że są korekty wprowadzane w składzie Cyanide'a. Od razu trzy zmiany. 66 minuta to jest dobry moment. Wszedł Atal, wszedł bodajże Deulofeu, to jest ta karta z oceną ogólną 86. Była jeszcze jedna zmiana, której nie zauważyłem, ale pewnie zaraz to Son. Son pojawił się, to pewnie jest karta dla piłkarza miesiąca Premier League. Myślisz, że takie zmiany jak Atal czy Deulofeu to mogą pomóc w takiej sytuacji? Wiesz, to są to bardzo szybcy skrzydłowi i są niezwykle grywalni, dobrze się wpisują w metę gry, więc tak, wydaje mi się, że zwłaszcza Deulofeu może być takim nieprzyjemnym zawodnikiem dla Miłosza. No na pewno ciekawe te roszady w składzie Cyanide'a. Czekamy na jakieś efekty, ale na razie Miłosz próbuje przedrzeć się pod bramkę swojego rywala. Już w zasadzie jest w polu karnym. U Miłosza jedna zmiana, pojawił się Sadio Mane na lewym skrzydle. Też... No wydaje się, że jakościowo to Miłosz ma jednak przewagę, biorąc pod uwagę zestawienia i karty, którymi dysponują obaj gracze. No nie da się ukryć, ma trochę lepszy skład. Zawodnicy też grają swoimi składami, jakie udało im się zbudować dotychczas. I widać, że Miłosz miał dosyć dużo szczęścia przy otwieraniu paczek. To jest w tej chwili jedyny sposób na to, żeby wylosować takiego gracza stopu. Otwieranie paczek, takie namiętne, dokładnie, jedną za drugą. Też poprzez handel, ale to jest już nieco bardziej skomplikowana sprawa. Potrzeba nieco więcej czasu na to, ale przede wszystkim trzeba mieć duże szczęście przy pack openingu. Możesz wbijać niesamowite rangi i osiągać dobre wyniki, a nie mieć szczęścia przy otwieraniu paczek. Ja nigdy nie miałem. Masz szczęście w miłości, może. No też nie. Gdzieś na pewno masz szczęście. Karty, wierzę, karty. Tylko, że już teraz się nie gra. No to, ale to wiesz, też zawsze jakiś gaming.
internetowe karty. To jest chyba, to, czym powinienem się zająć, ale przede wszystkim powinienem się zająć tym, co dzieje się na boisku, a nie tutaj z orzeczeniem, bo to już ostatnia faza tego spotkania. Cyanide w polu karnym przesadził z dryblingiem. Szuka tych stepoverów właśnie w polu karnych cały czas. Cyanide po raz pierwszy miał okazję zobaczyć DLFL, ale teraz to, co Miłosz lubi najbardziej, czyli kontra. Mane nie było spalonego, a nawet gdyby był, no to Varan po prostu zabrał piłkę przeciwnikowi i ruszamy pod bramkę Miłosza. Obok Gomeza to Varan właśnie jest najczęściej wybieraną kartą, jeżeli chodzi o obsadę środka obrony. Świetna karta, szybki zawodnik z dobrym odbiorem. Lepszy chyba nawet w tej edycji niż Virgil van Dijk. Nie wiem, czy trener Realu Madryt ma takie same zdanie, Rafał. Po meczu z Szaktarem na pewno tego nie podziela. Przewrócił się w polu karnym Cyanide, ale gramy dalej. Pozwala na wiele w tym spotkaniu sędzia, taki angielski mecz, choć pogoda zupełnie inna. No Cyanide już teraz mocno ofensywnie idzie, także dużo ryzykuje, jeżeli chodzi o defensywę, ale nic innego mu nie pozostało. To końcówka meczu i trzeba szukać gola wyrównującego. FIFA często takie bramki nawet w ostatnich akcjach lubią padać. Ale nie ma też takiej taktyki, którą często stosują przegrywające zespoły. W końcówce nie ma takiej gry na oferę i to myśleliśmy, że przyniesie efekt to kombinacyjne rozegranie akcji, natomiast znów na spalonym Cyanide. No świetnie to zrobił, ale rzeczywiście tam nie do końca był trafiony timing, jeżeli chodzi o to podanie. Teraz też chyba na offside, tak, stosuje Miłosz pułapkę offside'ową i to mu się sprawdza w końcówce tego meczu. No widzi, że rzucił wszystkie siły do ataku Cyanide. No i radzi sobie z tym całkiem. No Ederson. Przetrzymywanie piłki, no tego nie lubimy, No ale gdzieś to jest, wiesz, też spryt, doświadczenie Miłosza. I dzięki temu też dowozi te zwycięstwo do końca. 2-1 dla Miłosza, drugie zwycięstwo przedstawiciela Legii Warszawa. No i jesteśmy z powrotem. Faktycznie był to mecz taki, jak się spodziewaliśmy, bardziej zacięty. No i Miłosz jakby wyciągnął wnioski z tego pierwszego spotkania. Od początku zaatakował i to przyniosło efekt, bo Cyanide już Miłosza nie dogonił. Myślę, że Cyanide może mieć bardzo duży niedosyt po tym meczu, bo przespał troszeczkę. Może nawet nie przespał, ale źle wszedł w to spotkanie. Oddał w pierwszej połowie kontrolę nad meczem zdecydowanie Miłoszowi i później próbował wrócić do tego spotkania. Był blisko, żeby strzelić wyrównującego gola, no ale jednak zabrakło czasu, zabrakło też trochę szczęścia przy tej akcji, kiedy sędzia gwizdnął spalonego. Miłosz nie ma odpoczynku od kamer, no bo teraz Radek Przybysz i właśnie zwycięzca spotkania Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Posłuchajmy. Dwie kolejki nowego sezonu Ekstraklasa Games i dwa zwycięstwa dla Legii Warszawa. No idealnie się zaczyna ten nowy sezon dla Ciebie. Miłosz 9-3, reprezentant Legii na PS4, chociaż to spotkanie drugiej kolejki z Wisłą Kraków było dużo trudniejsze niż inauguracyjne. No tak naprawdę lepszego startu nie mogłem sobie wymarzyć. To spotkanie z Cyanide'em wiedziałem, że będzie ciężkie. Na szczęście szybko gdzieś tam strzeliłem dwie bramki i potem udało się to wybronić do końca. Chociaż szczerze przyznam, że Kuba miał sytuację na 2-2 i remis też byłby sprawiedliwym wynikiem. No było tam trochę murowanko już pod koniec. Łapałeś go na spalonym, nawet dokonywałeś jakiś roszad, widziałem w defensywie. Rzeczywiście no, jedna bramka dla niego zdobyta teoretycznie ze spalonego. Tak to uznał wirtualny sędzia. Jak to wyglądało, ta szczególnie końcówka z twojej perspektywy? Było nerwowo zdecydowanie. Pierwszy raz tak naprawdę w tej FIFA. Jeszcze grałeś na czas. Tak, ostatnia akcja, ale tylko ostatnia akcja. Wcześniej raczej starałem się atakować. Pierwszy raz w tej FIFA spróbowałem zagrać piątką obrońców, aczkolwiek to było i tak na ostatnie 5 minut, także nawet nie do końca potrafię ocenić, czy się to sprawdziło, czy nie. Raz tam rzeczywiście też spalony był tak dosyć ryzykownie zrobiony, pułapka offside'owa, gdzie Kuba zagrywał piłkę po skrzydle, na szczęście sędzia podniósł chorągiewkę, no i udało się dowieść to do końca. Na razie ten nowy sezon wygląda tak, że wszystko jest po staremu, czyli kolejni rywale się zgłaszają, ale wszystko wygrywa Miłosz 9-3. Rozumiem, że na tej drodze do reprezentacji Polski PZPN e-sportowej cały czas ty jesteś jakby tutaj faworytem i tego miejsca nie oddasz na PS4. No tak, na razie na ten sezon mam być reprezentantem Polski w dalszym ciągu. Ta czwórka ma zostać, mają zostać wybrani dwaj dodatkowi gracze. A jeśli chodzi o Ekstraklasę, no na razie zacząłem dobrze i oby tak do końca na samych zwycięstwach, aż do finału. Tyle na razie Miłosz Bogdanowski. 2 mecze, 6 punktów do rywalizacji, do klasyfikacji drużynowej dla Legii Warszawa w trzecim sezonie Ekstraklasa Games. Miłosz Bogdanowski, reprezentant Polski. To był dobry wybór, bo widzimy, że spisuje się także w Ekstraklasa Games Pro bardzo dobrze. No, tak mi się nasuwa taki wniosek, kto nie ryzykuje, nie pije szampana i trochę zaryzykował i z taktyką Miłosz i także, o czym sam powiedział, z tą grą na spalone w końcówce spotkania, bo to balansował po cienkiej
krawędzi. No ciekawą rzecz powiedział, że przeszedł po raz pierwszy w tej FIFA na piątkę obrońców. Ja czekam, aż któryś z zawodników zacznie w ogóle mecz z piątką z tyłu. Widziałem, że tak Tex ostatnio próbował grać w lidze weekendowej i jestem ciekaw, czy to jest w stanie zafunkcjonować na tym pro poziomie. Mecz Xbox przed nami. Bartosz Bejot Jakubowski kontra Gracjan El Polako Gołębiewski. Bardzo wyrównane również starcie, bardzo wyrównana para. Mierzyli się ze sobą kilkukrotnie już obaj zawodnicy. No to posłuchajmy, co mają do powiedzenia przed tym meczem. Z Bejotem podejrzewam, że znacie się jak łyse konie, już nie jeden pojedynek stoczony. Jakie są jego mocne i słabe strony? To ciężko powiedzieć. Mierzyłem się z nim w sumie tylko raz, graliśmy BO2, był lepszy tym razem, doszło do dogrywki, wygrał w karnych, ale jeszcze chyba za wcześnie, żeby powiedzieć słaby punkt, a mocny. Wydaje mi się, nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze. To właśnie najciekawsze jest to, że to dopiero się okaże teraz. Czyli ja powiedziałem, że się znacie jak łyse konie, a ty mówisz, że się mierzyliście tylko raz. Znaczy, znamy się jak łyse konie pod względem tego mniej więcej jak nasze style wyglądają. Natomiast jak na boisku wygląda jego gra w FIFA 21, no jeszcze nie mieliśmy tak okazji się w sumie sprawdzić. Oprócz tego turnieju towarzyskiego dla prosów. Ale niestety jeszcze nic nie wiem na ten temat. Na co stać was w ogóle w tym sezonie w duecie z Cyanide'em? Celujecie w mistrzostwo, tak jak na pewno Legia na przykład? No w zeszłym sezonie razem z Cyanide'em oboje mieliśmy podium. On miał drugie miejsce na PlayStation 4, ja miałem trzecie na Xboxie i byliśmy jedynym klubem, który miał podwójne podium na obu platformach, więc teraz liczymy na jeszcze lepsze wyniki. No, kolejne podium, myślę, że to jest takie nasz plan minimum. No w FIFA 21 faktycznie nie mieli okazji się zmierzyć, ale mieli okazję się zmierzyć chociażby w ostatniej edycji Ekstraklasa Pro Games na wiosnę i tam górą był 3-1 El Polako. Tam w zasadzie do przerwy już rozstrzygnął to spotkanie. Gracjan, myślisz, że podobny scenariusz teraz może się wydarzyć, czy jednak Bejot wyciągnął wnioski, bo on mówi też o tym, że analizuje swoje mecze, każde spotkanie w zasadzie. Oni jedną konfrontację mieli już w FIFA 21 przy okazji turnieju dla prosów towarzyskiego i to jest właśnie niespodzianka, że jednak Bejot to spotkanie wygrał. To pokazuje, że nie można jednak tak mówić o El Polako jako stuprocentowym faworycie. Na pewno nie można tutaj lekceważyć Bejota. Zresztą polecamy też jego kanał na YouTubie, bo to jest dobry materiał dla wielu młodych zawodników, żeby obserwować, jak sobie Bejot radzi, a jest naprawdę znakomitym graczem, który wbija 30-0. Teraz widzimy skład. Gianluca Zambrotta zwraca moją uwagę. Bardzo fajny, bo to obrońca, niezwykle grywalny, ale moją uwagę bardziej przykuwa nawet Cuadrado w tej wersji 8-4 z oceną ogólną. No to jest taki wybór dosyć kontrowersyjny, bym powiedział, nawet bardzo odważny, a to z kolei już druga ekipa. Ederson po raz kolejny w informie w bramce jest i Bruno Fernandes, o którym wspominałeś przy okazji meczu przed tygodniem i to też jest bardzo fajna karta, która ma świetne strzały finezyjne za pola karnego. No i Kyle Walker w środku obrony w obu zespołach. Wydaje mi się, że tutaj kluczową rolę odgrywa jednak szybkość tego obrońcy. Zobaczymy, czy Kyle Walker u Bejota, czy Kyle Walker u El Polako będzie spisywał się lepiej w obronie. Czas na drugie spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Bartosz Bejot Jakubowski, Gracjan El Polako Gołębiewski, Legia Warszawa kontra Wisła Kraków. Zaczynamy. Ma do odrobienia Bartosz Bejot porażkę swojego partnera z zespołu. Też od razu wysoko większa, ustawiona. Większa presja na pewno teraz na Bejocie. Na pewno wysoko ustawiona linia obrony. Też ta pułapka offside'owa była włączona u Bejota, ale El Polako świetnie panuje nad piłką i on też potrafi z mozołem budować te swoje ataki przed polem karnym. Gracjan od początku zaatakował swojego przeciwnika. Rashford jeszcze do Ronaldo. Ronaldo, no jestem zaskoczony, że tej sytuacji nie udało się wykorzystać. I to prawą nogą, myślę, że El Polako też jest zaskoczony. Tam chyba nie do końca zdążył się odwrócić frontalnie w kierunku bramki El Polako. Troszeczkę za szybko chyba oddał strzał. Ja chyba wcześniej sukcesy Bejota zapisałem na konto jego kolegi Cyanide'a, bo tak to Bejot był dwukrotnym mistrzem Polski. Czegoś nie wiedziałem o Cyanide'zie, wiesz, tak był zaskoczony tą informacją, ale starałem się jej nie dementować. To teraz prostujemy ten błąd, ale kto wie, może przed Cyanide'em dopiero te wielkie sukcesy, no bo też jest przecież jeszcze młodym zawodnikiem, chociaż 23 lata to już w świecie sportu wcale nie tak mało. Przesuwają się te granice także w realnej rzeczywistości, bo coraz częściej widzimy 18-latków, 17-latków, którzy grają już na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Neymar w polu karnym, Neymar lewą nogą jest 1-0 dla przedstawiciela Wisły Kraków.
Świetnie to zrobił Bejot, też długo czekał na okazję, żeby wprowadzić piłkę w pole karne i to jest właśnie cały Bejot. Świetnie wykończona też ta sytuacja. A co do tego, co powiedziałeś, to przesuwa się też ta granica FIFA, mam wrażenie. Jest teraz taką największą gwiazdą Anders Wengang, Duńczyk, który ma 14 lat i nie ma na niego mocnych. Powiem ci, wygrywa wszystko, absolutnie wszystko, ale musi czekać do 16 roku życia, żeby grać w turniejach. Ale mamy też takiego Polaka z Alsentimu, popularny Błachu, który też jest niezwykle dużym talentem, ale też jeszcze ma dopiero 15 lat. I chyba wspominałeś nawet wcześniej poza anteną o 9-letnim przedstawicielu Krakowi, który radził sobie. Dokładnie, wygrał turniej dla kibiców i miał wystąpić, ale też te obostrzenia związane z wiekiem go tutaj powstrzymały. Myślisz, że jej będzie szło w stronę udostępnienia jednak uczestnictwa w turnieju tym młodszym? Czy no ja jestem za tym. Ja bym chciał właśnie takiego Duńczyka Wenganga zobaczyć już na poważnych turniejach, bo absolutnie ma ku temu umiejętności, a to powinien być taki główny weryfikator. Nie wiek, a umiejętności. Bejot zdobył prowadzenie, ale na tym nie poprzestaje, bo cały czas dociska Graciana El Polacco-Gołębiewskiego. Duże doświadczenie Bejota na pewno tutaj będzie miało znaczenie. Gra lepiej już to widać niż Cyanide. Spokojniej, bardziej cierpliwie. Nie podpala się jak Cyanide, który potrafi dośrodkować Hektorem Bellerinem na nieprzygotowaną pozycję dla napastnika. On tutaj raczej właśnie to, o czym cały czas mówimy, z dużą wytrwałością i cierpliwością szuka korytarzy do podania. Wspominał o tym Bejot, że dla niego przed rywalizacją w FIFA bardzo ważny jest dobry sen. A także coś lekkiego, nie ciężko strawnego przed spotkaniem, banan. No, kojarzymy bułkę z bananem z Adamem Małyszem. Małyszowi szło całkiem nieźle i Bejotowi też w FIFA idzie bardzo dobrze, więc coś w tym bananie musi być. Bejot z rzutu rożnego, taktyczne poprawki u El Polaco. Na razie no, dociśnięty do muru przez Bejota. No tak, nie wyszło teraz próba strzału finezyjnego na bramkę El Polaco. Zobaczymy, jak teraz sobie w swoim ataku pozycyjnym poradzi zawodnik Legii Warszawa. Uruchomiono od razu lewe skrzydło przez Mendiego. Ale troszkę podobny scenariusz jak w tym pierwszym spotkaniu na PlayStation 4, bo przedstawiciel Legii Warszawa raczej kontratakuje, a to przedstawiciel Wisły Kraków częściej utrzymuje się przy piłce. Teraz El Polaco tańczy w polu karnym przeciwnika. Jeszcze to jedno podanie. Chyba o jedno podanie za dużo w tej sytuacji. Bruno Fernandes. Też Bruno Fernandes krył. El Polaco lubi grać dwoma środkowymi pomocnikami o zupełnie innej charakterystyce, czyli jeden zawodnik typowy do odbioru piłki, a drugi jak Bruno Fernandes, który może dać mu więcej w ofensywie, ale to też niesie za sobą pewne ryzyko, bo jednak Bruno Fernandes jest zdecydowanie gorszy w odbiorze piłki. Kolejny rzut rożny. Sporo tych rzutów rożnych w tym akurat spotkaniu. Chyba w poprzednich nie mieliśmy aż tylu stałych fragmentów. A z rzutów rożnych, jak jest w ogóle z rzutami wolnymi, z rzutami rożnymi? Bo też jestem ciekaw, ponieważ rzutu wolnego to jeszcze z takiej odległości, z której można by było oddać strzał na bramkę, nie mieliśmy. A no w poprzednich FIFA-ach bywało z tym różnie z wykonywaniem rzutów wolnych. FIFA 20 był dramat, jeżeli chodzi o stałe fragmenty. Teraz jest zdecydowanie lepiej, chociażby jeżeli chodzi o rzuty rożne, zdarza się strzelić po dośrodkowaniu i uderzeniu piłki głową, a FIFA 20 było to praktycznie niemożliwe, o czym już też tam nawet karny chyba się ciężko strzelało, co? No tak, ale oni akurat myślę, że potrafią, dadzą sobie radę. I rzuty wolne też teraz mam wrażenie, że są nieco bardziej efektywne. Dlatego być może tak się ograniczają i nie faulują przed linią 16 metra, ani jeden, ani drugi. Świetnie, teraz od razu fake shot przy tym przyjęciu piłki, ale nie udało się minąć jednak obrony Bejota. No i Neymar rozpoczyna kontratak Wisły Kraków. Jest Cristiano Ronaldo. Próba tego bridge dribblingu. Dokładnie, bardzo dobrze czytasz grę teraz. To był ten bridge kill. Minięcie jednak nie wyszło Bejotowi. No ale próbę warto pochwalić. Na pewno nie jest to łatwy do wykonania manewr. Ale też nie potrzebujesz mieć zawodnika, który ma wiele gwiazdek sztuczek. Jedna gwiazdka nawet wystarczy do tego, żeby zrobić jeden z takich. Przydałoby się dużo gwiazdek szybkości po prostu, żeby na kilku metrach potrafił. Oczywiście w gwiazdkach w FIFA już szybkości się nie mierzy, raczej w takim bardziej czytelnym. Damian Augustyniak, Dejmi, najlepszy polski zawodnik bez podziału na konsolę. On lubi skorzystać na przykład z Przemka Płachety, który ma słabą kartę, ale jest bardzo szybki. Najszybszy polski zawodnik w FIFA i naprawdę ma z nim też dużo zabawy. Może selekcjoner Jerzy Brzęczek właśnie zauważył, że świetnie się sprawdzał Dejmiego Przemysław Płacheta, no i powołał go do reprezentacji, w której, no, powiedzmy sobie, też bardzo dobrze
Zdecydowanie chyba jeden z największych wygranych ostatniego zgrupowania. No mieliśmy ciekawe zmiany w poprzednim spotkaniu, choćby tego Youssefa Attala. Zobaczymy, czy tutaj będzie decydował się na jakieś roszady w miarę z upływaniem czasu Gracjan El Polako-Gołębiewski. Powiem ci, że wszyscy sympatycy FIFA, którzy mają Attala, żałują tylko, że Nicea nie awansuje już z grupy do kolejnej fazy, bo ten Attal wówczas miałby upgrade swojej oceny ogólnej i umiejętności, a więc byłby dużo bardziej grywalny niż teraz. No pretensje trzeba kierować przede wszystkim do Bayer Leverkusen, który tam zlał w pierwszym meczu bardzo Nicea, a w drugim już troszkę mniej, ale jednak też wygrał i zamknął Francuzom drogę do fazy pucharowej. A i samej Nicei, która nie potrafiła sobie poradzić ze Slavią Praga na przykład też do nich spotkania. Rozpoczęliśmy drugą część meczu. Specjalnie obraz gry nam się nie zmienia. Bejot częściej jest przy piłce. El Polako czeka na zadanie takiego ciosu, który doprowadziłby do wyrównania. Troszkę zneutralizował te atuty Gołębiewskiego Bejot. Widać tutaj analizę gry przeciwnika wykonaną bardzo dobrze. Ale też widzę, że mają trochę odmienne style gry. El Polako raczej preferuje grę szeroką, skrzydłami, a jednak Bejot stara się maksymalnie zawęzić te swoje szyki przed polem karnym El Polako i gra rzeczywiście bardzo wąsko. No powiedz mi taką jedną rzecz, bo jestem ciekaw, czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś jest kozakiem w FIFA 20, a w FIFA 21 już mu totalnie nie idzie? Bardzo często, naprawdę. Widzę, że jednak jest to taki scenariusz, który lubi się powtarzać i wielu zawodników stopu nie może się odnaleźć po przejściu na nową FIFA. To niestety jest czasami zupełnie inna rozgrywka, ale mam wrażenie, że akurat przy FIFA 21 te różnice są na tyle kosmetyczne, że aż tak wielkiej różnicy nie ma. Ale na przykład w przypadku 19 i 20 to już był często obrazek. Jakby potwierdza to, co mówisz, też to, co widzimy na boisku, bo i Miłosz, który świetnie spisywał się w FIFA 20, radzi sobie bardzo dobrze. El Polako, no, chociaż przegrywa w tym spotkaniu, no to też jest jednym z czołowych zawodników, ale teraz będzie musiał odrabiać już dwie bramki, bo Bejot znów zaskakuje swojego przeciwnika nerwowo. Tam gdzieś podrapał się Gracjan El Polako Gołębiewski. No, nie chcemy, żeby tutaj reagował jak jego idol, który dość jest wybuchową postacią. Na to się na razie nie zanosi, ale już taką przybrał pozycję większej koncentracji Gracjan El Polako Gołębiewski. Nie wiem, czy nie za późno. No właśnie, bo u Bejota od początku ta koncentracja jest na maksymalnym poziomie i on jest bezbłędny w tym meczu, naprawdę. Jeżeli chodzi o defensywę, radzi sobie wzorowo, a też wykorzystuje każde najmniejsze potknięcie El Polako. Naprawdę duży szacunek dla Bejota za to spotkanie. Widać, że popracował nad analizą przeciwnika Bejot. Musiał się wyspać na pewno. Wyspał się. I wszystko, zjadł banana i wszystko idzie po jego myśli. Jest Bruno Fernandes, który próbuje odebrać piłkę rywalowi. Teraz Zidane, Sanchez, Renato Sanchez, Neymar. Nie ma sposobności do strzału. Może teraz Neymar, ależ to rozegrał Bejot. Na spalonym jednak Ronaldo. No jestem ciekaw, czy zaryzykuje teraz w tych ostatnich 30 wirtualnych minutach El Polako, czy pójdzie odważniej do przodu, bo tu naprawdę już nie ma czego bronić w zasadzie. Robi się nieciekawie i musi szukać odważniejszych ataków El Polako. Czas upływa teraz bardzo szybko dla Gracjana El Polako Gołębiewskiego. Mówiliśmy, że wbił niedawno top 16, jeżeli chodzi o ten turniej dla prosów, dla zweryfikowanych zawodników top 16 na świecie. A więc to jest duży wyczyn, ale tutaj z Bejotem sobie nie może poradzić. Oj, było groźnie teraz. Zatrzymał piłkę przed bramką jeden z obrońców Wisły Kraków. Bejot z dużą dozą szczęścia, a może po prostu z odpowiednim ustawieniem swoich zawodników. Sanchez do Gomeza. To też takie zaskoczenie małe dla mnie. Joe Gomez na środku obrony. Bardzo grywalna karta. Powiem ci, że jest też często wybieranym zawodnikiem przez graczy, nawet na każdym poziomie, bo jest szybki, zwinny, ma dobry odbiór, a ten wzrost często nie jest aż tak istotny w FIFA 21. No to już wszystko wiem w takim razie. Ale też podoba mi się, jak potrafi zmieniać tempo swoich akcji Bejot. On potrafi zatrzymać się nawet z piłką przy nodze i to też już sprawia pewien problem rywalowi. On rzadko kiedy gdzieś tak pochopnie oddaje piłkę. Każde podanie jest przemyślane u niego. Tak jest, widać to skupienie wypisane na twarzy Bejota. Faktycznie na razie to jest praktycznie bezbłędny mecz tego zawodnika. Jestem pod dużym wrażeniem naprawdę tego, jak radzi sobie z Gracjanem El Polako Gołębiewskim, bo wytrącił z jego rąk w zasadzie wszystkie atuty. A i ten wynik sprawia, że coraz bardziej nerwowy jest Gracjan, który popełnia te błędy. A to nie jest też dobry omen dla zawodników FIFA, bo wiadomo, kiedy
kiedy człowiek się denerwuje, to i traci trochę koncentrację i no i łapie się różnych rozwiązań, które nie do końca zawsze są przemyślane. Teraz ciekawa sytuacja. Był za Ambrottą w polu karnym, bocznym obrońcą przed chwilą Bejot i chciał już to wykorzystać gracją tej akcji, atakując właśnie prawą stroną boiska, gdzie tam była sekurowany za Ambrotta przez defensywnego pomocnika, ale ta sztuka też się nie udała. No tutaj trener by był zadowolony z takiej asekuracji, z takiego poziomu odpowiedzialności w grze Bejota. Taktycznie naprawdę po mistrzowsku to rozegrane, ale jeszcze nie odbierajmy szans El Polaco, bo 10 minut do końca tego spotkania. W końcu dłużej ma szansę utrzymać się przy piłce El Polaco. Neymar do Fernandesza, N'Golo Kanté, tu raczej fajerwerków spodziewać się nie możemy. Ronaldo, Mbappé. Kręci tam Gracjan jak tylko może, ale świetnie ustawiony jest Bejot. Dobrze przełącza się między zawodnikami w defensywie, odcina te linie podań. Nawet centymetra wolnej przestrzeni nie ma teraz El Polaco. Trzech zawodników otoczyło Cristiano Ronaldo, troszkę bałaganu w polu karnym. Proszę, na jakimś spokoju teraz Bejot. Nie spanikował za Ambrottą, jeszcze wycofanie do bramkarza, naprawdę. Po mistrzowsku rozgrywa to zawodnik Wisły Kraków. No i teraz jeszcze zyskał trochę czasu tym długim wybiciem na uwolnienie. Szykuje się naprawdę bardzo dobry wynik dla Wisły, która przegrała przecież w tym meczu na PS4. Też widzimy, że w przeciwieństwie do poprzedniego spotkania zawodnicy nie korzystają ze zmian, a więc te żelazne jedenastki cały czas na boisku. Może nie mieć takich super subów Gracjan w swoim składzie i dlatego woli trzymać tych zawodników, którzy już są nieco zmęczeni, ale i tak mogą jeszcze no jedną akcją zmienić losy tego spotkania. No ja tu czekałem z niecierpliwością na Przemysława Płachetę, który mógłby się pojawić. Jakiś polski akcent. Nie ma żadnego polskiego zawodnika w tych składach. No. Robert Lewandowski jest tak słabo oceniany w FIFA. Wolny jest, prawda? Mało grywalny niestety. Mimo wszystko, że ma wysoką ocenę ogólną, to jednak rzadko wybierają go zawodnicy stopu. No i teraz robi to, co do niego należy. Bejot utrzymuje piłkę pod polem karnym przeciwnika w końcowych fragmentach tego spotkania, nie dając mu żadnej szansy, żeby zaatakować. I tak też kończy się to spotkanie. Mimo wszystko wydaje mi się, że niespodzianka. Bejot wygrywa 2-0 z Gracjanem El Polaco Gołębiewskim. No powiem ci, że tak zneutralizować El Polaco, żeby nie strzelił gola, to naprawdę duża sztuka. No tutaj chapeau dla Bejota. Naprawdę można bić mu tylko brawo za taki mecz. No to bijemy brawo. Bejot zwycięzcą tego spotkania. No i 1-1, patrząc na rywalizację Legii Warszawa z Wisłą Kraków, bo Miłosz wygrał to pierwsze spotkanie. Bejot z kolei zawodnik Wisły wygrał spotkanie drugie. No to co? No to chyba czas na to, żeby samego Bejota posłuchać, jakie on wnioski ma po tym meczu. Po porażce na PS4 Wisła Kraków odrabia 3 punkty w starciu z Legią na Xboxie. To był dla Ciebie łatwy mecz? Bo z mojej perspektywy tak wyglądał na nieprzesadnie trudny, wbrew przedmeczowym zapowiedziom. Troszkę tak wyglądają mecze pro versus pro na tym bardzo wysokim poziomie, że ta pierwsza bramka może bardzo ustawić pojedynek i tutaj El Polaco popełni jeden błąd, który wykorzystałem. No i potem miałem już swój plan na mecz, który realizowałem. Od FIFA 21 właśnie współpracuję z trenerem w ramach Wisły Kraków, więc dzięki temu miałem konkretne założenia na to spotkanie. Może nie było to jakieś niesamowicie widowiskowe z mojej strony, ale do bólu skuteczne, a wcześniej pamiętam, że w innych turniejach miałem z tym problem, że widowiskowości było z mojej strony sporo, ale nie było efektów i punktów. Także zdecydowanie wolę to swoje dzisiejsze wydanie. No proszę bardzo, dojrzewa nam Bejot, zmienia się. Co Ci daje ta współpraca z trenerem? Wspominaliśmy już o niej trochę w rozmowie z Cyanide, no ale Tobie dała zwycięstwo przede wszystkim. Jak jeszcze na Ciebie to wpływa? Przede wszystkim daje mi taką pewność siebie, że idę w dobrym kierunku, jeśli chodzi o pracę nad swoją grą. Wcześniej tak naprawdę nie analizowałem w ogóle swojej gry, tylko tak na bieżąco w trakcie spotkania po prostu jeśli coś zauważyłem, to poprawiałem, a jak nie zauważałem, to po prostu popełniałem te same błędy. I to nawet nie chodzi o teraz rezultat tego spotkania dzisiejszego, tylko chodzi po prostu o to, że wykonywałem swoje założenia i z tego jestem zadowolony. Także realizacja pewnych celów i założeń to jest taki, myślę, że clue tej współpracy. Ta edycja FIFA generalnie Ci leży na tle, mówiąc kolokwialnie, na tle poprzednich? No właśnie, zastanawiałem się ostatnio nad tym tematem i powiem tak, że dużo mam radości z grania w tę edycję, więcej niż w poprzednią, ale też z drugiej strony bardziej się denerwuję, jeśli coś idzie nie po mojej myśli i na przykład zdarzyło mi się tak mocniej odłożyć kontroler ostatnio, tak, że nawet baterie wypadły z niego, ale to tak tylko mocniej odłożyłem. Okej, generalnie zmienia się trochę Twoje podejście chyba do tej gry, na razie na korzyść, zobaczymy jak to będzie za tydzień, bo za tydzień kolejny hit już czeka Furman, czego się spodziewasz po tym meczu?
No, udało się ograć mistrza aktualnego Ekstraklasa Games, no to myślę, że z wicemistrzem też trzeba walczyć o 3 punkty. Tyle Bartosz Bejot Jakubowski, po wygranej jest z Legią Warszawa. No nie, nie polecamy obchodzenia się niedelikatnego z padami, no bo to później trzeba płacić i kupować nowego. Pada dojrzewa na naszych oczach, możemy powiedzieć, Bejot, bo bardzo dojrzały na boisku i też biła od niego taka satysfakcja i świadomość tego, co zdecydowało o zwycięstwie w tym pomeczowym wywiadzie. Dojrzewa i chudnie w oczach, mam wrażenie, że jakaś dietka tam jest grana. Tak, to te banany wszystko. Kilogramów można. Obywatela mniej na pewno było w studiu niż tak, jak było to przy okazji poprzednich edycji, ale rzeczywiście duża świadomość własnej rozgrywki. Myślę, że trener Majewski, Seven może być bardzo zadowolony i to na pewno dużo mu daje, bo jednak taka analiza własnych spotkań, własnych błędów, myślę, że może być rozwijająca nawet na tym poziomie, albo przede wszystkim też na tym poziomie i to było spotkanie, z którego Bejot może być absolutnie dumny. Spotkanie Legii z Wisłą Kraków i tu mamy ciekawą sytuację, bo pierwszy mecz na PlayStation wygrał Miłosz, drugi mecz na Xboxie wygrał Bejot. Co to oznacza? Że obie ekipy dopisują sobie po 3 oczka do tabeli, a więc 9 punktów na koncie Wisły Kraków i Legii Warszawa po tych 4 kolejkach. To taki sprawiedliwy remis, nie ma tutaj poszkodowanych specjalnie, chociaż myślę, że Legia jednak miała większy apetyt na zdobycie tutaj również kompletu punktów, a jak potoczyły się pozostałe spotkania, to teraz sobie zobaczmy najciekawsze momenty. Musiał być gol i to był gol. Tych goli, jak to zwykle w e-sporcie, w FIFA 21 było bardzo dużo. Praktycznie z pola karnego, z 16. To pokazuje też, że rzadko kiedy progracze decydują się na strzały spoza 16, które są też skuteczne. Czyli gdyby mecze piłkarskie odbywały się w świecie wirtualnym, to Barcelona by dominowała we wszystkich spotkaniach, bo oni uwielbiają biegać z piłką do bramki. Tabela, aktualna tabela po drugiej kolejce. Jagiellonia Białystok na czele, 12 punktów, wszystkie mecze wygrane przez zawodników z Białego Stoku. Także Piast Gliwice prezentuje się całkiem nieźle, zupełnie inaczej niż na początku sezonu. Ekstraklasy z kolei na samym dnie Krakowia. No i widzisz, ta Jagiellonia tak po cichu, dowodzona gdzieś tam przez Kamila Soczyńskiego, Gniptornka, i punktują znakomicie na razie. No raczej Jagiellonii nie upatrywaliśmy w gronie faworytów, a tu proszę, zawsze w każdych rozgrywkach jest jakiś czarny koń. Teraz mamy dla Państwa ranking MVP, a więc tych zawodników indywidualnych. Miłosz prowadzi, Bejot także zwycięstwa, a na PlayStation też komplet zwycięstw Riptorka, o którym przed chwilą wspomniałeś. On jest taką siłą pociągową, koniem pociągowym Jagiellonii. Tak, on miał zawsze duży niedosyt, jeżeli chodzi o te turnieje lanowe. Może właśnie teraz, tutaj, kiedy gramy w online, może mu to pomóc i na pewno jest zawodnikiem też z absolutnego topu, jeżeli chodzi o naszą scenę. No to teraz sobie spójrzmy na to, ile goli strzelali obaj, wszyscy zawodnicy. Kto jest najskuteczniejszy? Miłosz, Riptorek oraz Bejot, a więc ci sami w zasadzie gamerzy, którzy przewodzą tabeli MVP. Już spore różnice pomiędzy zawodnikami. No a my sobie tak powoli przejdziemy do podsumowania tego, co widzieliśmy przed chwilą, a więc do meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa. Lubi muzykę Bejot. Nawet widziałem taki cover piosenki Taco Hemingwaya. W piątki leżę w wannie, w piątki gramy w FIFA. To jest ten utwór stworzony przez Bejota. Myślę sobie, że w piątki nie tylko gra w FIFA Bejot, bo naprawdę zrobił na mnie spore wrażenie. Kreatywny chłopak często też zaprasza swoją partnerkę do tego, aby aktywnie wzięła udział w jego streamie. Były pracownicy
pracownnik banku, bo chyba teraz koncentrował się już tylko na graniu FIFA i to umożliwił mu kontrakt właśnie podpisany z Wisłą Kraków. No to chyba taki najjaśniejszy punkt tego dnia, tej dzisiejszej rozgrywki, bo on nam najbardziej zaimponował, jeżeli chodzi o swój styl gry. Umysł analityczny Bejota, Wisła Kraków, Legia Warszawa, remis. Do zobaczenia za tydzień. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. Na transmisję turnieju zaprosił producent chipsów Crunchips. Cóż za emocje! Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack. Sponsorem transmisji z turnieju oraz rozgrywek Ultraligi był Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy.